Będąc młodą lekarką, przybliżam Państwu me osiągi na rubieży. W ich ramach wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie stroskanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na życiorys. Ach, ileż to razy moją działalność czysto medyczna przeradza się wskutek wysuniętości mojej placówki na działalność społeczno-wychowawczą, którą podejmuję ochoczo w ramach dobrze pojętego obowiązku. Cierpi więc pan na życiorys. Pewnie urodził się pan w rodzinie obszarniczej. Skądże? Znowu, pani doktor, urodziłem się w Lepiance. Ale posiada pan pewnie nielegalną rodzinę za granicą. Ależ skądże znowu, pani doktor, wszyscy w domu. Rozumiem. Poddał się pan zatem zapewne w okresie dojrzewania zgubnym wpływom oraz infiltracji. Zawsze byłem, pani doktor, lojalny, a nawet w okresie oseska. Pewnie więc wyjeżdżając za granicę, uległ pan lekkomyślnie namowom, względnie też upłynniał pan drobny sprzęt elektrotechniczny za waluty wymienialne. Nie przekroczyłem nawet mostu w Zgorzelcu, taki jestem domator. Skarżył się pan jednak na życiorys. Owszem, pani doktor, a stało się to następująco. Będąc biuralistą, spędziłem całe me życie na krześle za biurkiem, a koledzy w ramach żartu podkładali mię ukradkiem. A to spinacz wzdłuż, a to segregatory, a to znów dziurkacze. I od tego zrobiły się mię na życi, jak to się określa za przeproszeniem, pani doktor, w najstarszym języku górali. Życi? Zrobiły mię się rysy na życi i nadgniotki, że nie posiadam się z bólu. Wróciliśmy więc na pole czysto medyczne, na którym jednak czuję się pewniej. Ach tak, proszę więc położyć się na leżance, odkryć miejsce przedmiotowe i zacisnąć zęby. Już zaciskam, pani doktor. Widok był zaiste godny pożałowania, co skądinąd dobrze świadczyło o wydajności i rzetelności w pracy pacjenta. Zręcznym cięciem skalpela usunęłam większe nadgniotki. Całość potraktowałam proszkiem importowanym WIM. Po czym zuszczyłam tarką i papierem szmergel. Jak się pan teraz czuje? Jakby boleśniej, ale dumniej. Cieszą mnie pańskie słowa świadczące o trafności zastosowanej terapii. Dziękuję stokrotnie, czym ja się, pani doktor, zrewanżuję. Po cóż mówić o rewanżu? Wystarczy zwykła koperta z niespodzianką. Żegnam pani doktor, otóż i koperta. Po otwarciu koperty stwierdziłam naocznie, iż zawierała pajacyka wyskakującego niespodzianie na sprężynce. Żart ten odznaczał się miernością, ale czegóż można się spodziewać po biuraliście? Do usłyszenia.